Zobaczcie. Wychodzi słońce. I nie ma wiatru. Niedawno było 19 stopni. Czekamy, co się stanie. Dajcie znać, gdy będziecie gotowi. Przyjęłam. Zdrowie. Wszyscy mają po piwku. Możesz mi pomóc? Zaraz zaczynamy. Znowu jest z nami. Daj mi kilka jej zdjęć. To jest ładne. Spójrzcie. To ona. W naszym sąsiedztwie mieszkał kiedyś mężczyzna. Pracował i był taksówkarzem. Któregoś dnia postanowił zostać w domu, bo miał sen, w którym zaczął spodziewać się jakiegoś nieszczęścia. Więc został w domu. Opowiadasz głupie bajki. Akurat tego dnia sąsiadka zatrzasnęła się w mieszkaniu. Filmowcy mogą to wyciąć. Ta pani poprosiła sąsiada, żeby pomógł jej się wydostać. On przeszedł na jej balkon, spadł i się zabił. Gdyby córka tu została, mogłaby umrzeć w zupełnie inny sposób. A może jej śmierć tutaj byłaby mniej prawdopodobna, była zdrowa? Po co o tym mówisz? Daj mi dokończyć. Tyle rzeczy dzieje się na świecie. Chcesz to wszystko połączyć? Zgadza się. Dzieje się wiele zła. Nie złość się. Jak mam się nie złościć, skoro gadasz bzdury? Spokojnie. Nie ma co tracić czasu naszych gości. Kobiety zawsze są takie same.
Daj mi mówić dalej. Po co opowiadasz historię sprzed 30 lat? Mówiłam tylko o przyczynach tego nieszczęścia. Myślisz, że coś wiesz, a nic nie wiesz. Dlaczego nie poszedł do pracy? Bo był w niej zakochany. Wspinał się, żeby otworzyć drzwi. Twoja teoria jest bez sensu. Lepiej znam tę historię. Nie próbuj przedstawiać jej inaczej. On jest niedowiarkiem. Ja przynajmniej w coś wierzę. W co niby wierzysz? Gdyby nie ta tragedia, coś innego mogło zabić naszą córkę. Gdyby nie ten morderca, nic by jej się nie stało. Proszę tu nie kręcić, nie wolno filmować. Kopię. I to mocno. Ale nie widać. Teraz mam napięty brzuch. Nie mogę się doczekać, kiedy go zobaczę. I kiedy mu opowiem o tym, co się wydarzyło. Czy on w to uwierzy? Rozumiecie? Jest tutaj, ale nie ma pojęcia, co się z nami działo. Cieszę się, że kiedyś w przyszłości wszystko mu opowiem. Chcę, żeby studiował prawo. Tak to teraz planuję. W stresie myślimy o dobrych sprawach. Chcę, żeby studiował na Harvardzie. Tego dla niego pragnę, żeby poszedł na Harvard. Chcę, żeby już był. Czuję, że będzie zdrowy i normalny. Dwa razy udało nam się przeżyć. Nie.
w Norwegii i w moim kraju. Czas tak szybko płynie. Tego dnia, 22 lipca 2011, wziąłem sobie wolne. Pojechałem na północ, w góry, by oddać skok. Pogoda nie była nadzwyczajna, ale i tak postanowiłem pofrunąć. Gdy wylądowałem, otrzymałem SMS, że w centrum Oslo doszło do wielkiej eksplozji. Powiedzieli mi, że nasze biuro zostało całkowicie zniszczone. Zginęło dwóch moich kolegów. Zważywszy, co mogło mi się przydarzyć, to był mój najwspanialszy i najważniejszy skok. Realizacja. Wersja polska. Powinno robić